Bartek, kolejne zwycięstwo GKS-u Katowice, tym razem na trudnym terenie w Suwałkach. Powiedz, jak ocenisz to spotkanie z perspektywy boiska? No, Suwałki to chyba jest najdalszy wyjazd, tak mi się wydaje, z Katowic i był to bardzo ciężki mecz, chociaż no, w pierwszej lidze nie ma łatwych meczów, ale na pewno ten był wyjątkowo ciężki. Na pewno długa podróż, też dała się we znaki, ale daliśmy radę i cieszymy się z 3 punktów. Dzisiaj wasza gra nie wyglądała tak dobrze jak w ostatnich meczach, to znaczy daliście się trochę zepchnąć do defensywy, ale mimo to udało się strzelić te 2 bramki i dość pewnie wygrać z Wigrami. No tak, może gra się nasza gra nie wyglądała może zbyt dobrze, ale liczą się punkty i jeżeli byśmy tak grali tak w każdym meczu i zdobywali punkty, no to możemy grać cały sezon tak i cieszyć się z tych 3 punktów. Na pewno mieliśmy tam zadania do wykonania, które mi się wydaje w pierwszej połowie może wyszliśmy trochę zagubieni, może trochę zamuleni, ale w drugiej już na pewno było lepiej i cieszymy się z tych punktów, które na pewno na ciężkim terenie, gdzie Wigry złapały tą serię zwycięstwa, a my ją przełamaliśmy. Bartek, na koniec proste pytanie, bo trzeba wyciągać pozytywy. Pozytywny na pewno jest wynik, pozytywne na pewno jest to, że podtrzymaliśmy tą serię zwycięstw, ale bardzo pozytywna jest również twoja postawa i to, jak się wkomponowałeś w ten zespół, bo kolejny raz jesteś takim cichym bohaterem GKS-u Katowice w tym twoim polu na boisku, gdzie tam masz swoje zadania defensywne. Naprawdę ciężko jest rywalom się przedrzeć i no, walczysz do upadłego. Nawet jak patrzę tam czasem, leżysz na boisku, to rywal i tak ciebie nie jest w stanie przejść. No na pewno ja wykonuję wszystkie zadania, które trener mi założy. W 100% staram się je wykonać, ale jak to wychodzi, no to sami to oceniacie. Wydaje mi się, że naprawdę dobrze, jak do tej pory. No cóż, no to był taki mecz też walki, ja z charakteru też jestem taki, że nie odpuszczam i nawet jak już leżę, to spróbuję złapać kogoś za koszulkę, żeby już nie przeszedł, że piłka przeszła, a zawodnik nie. Dzięki wielkie. Dzięki.